Witajcie kochani! Dzisiaj zapraszam Was na przegląd najlepszych kosmetyków sierpnia. Zacznę od produktu, o który dostawałam najwięcej pytań. Pierwsze. Co to za tusz robi taki efekt na Twoich rzęsach? Co robiłaś z rzęsami, że one tak wyglądają? A podziel się sekretem na Twoje piękne rzęsy. Słuchajcie, tyle ile ja dostawałam pytań w sierpniu o moje rzęsy i o tusz, który aktualnie używam, to już dawno się nie zdarzyło. Ale ja się absolutnie temu nie dziwię, bo za każdym razem, kiedy wracam do tego tuszu, sama zachwycam się moimi rzęsami. Wiem, że to nie jest normalne, ale ja go po prostu uwielbiam. Także zdradzam Wam mój sekret na piękne, długie, podkreślone rzęsy. To nic innego jak tusz właśnie ten marki Estée Lauder. To jest w ogóle mój absolutny hit. Uwielbiam go pod każdym względem. Konsystencji, koloru, szczotki. No właśnie, skoro jesteśmy przy szczotce, to od razu Wam też pokażę. Ona jest dosyć duża i ma kształt takiego stożka. To jest szczotka z włosia. Absolutnie nie silikonowa, ale to, co ona robi, to chyba nie robi żaden inny tusz. Przepięknie wyciąga nawet najmniejsze włoski. Cudownie je podkreśla, wydłuża, pogrubia. Nigdzie nam się nie odbija. Konsystencja jest tak stworzona, że też się nie osypuje. Ona nie jest zbyt wodnista, ale też nie jest za gęsta, więc nie skleja tych rzęs, ale naprawdę utrzymuje się na nich przez cały dzień. Nie odbija się na górnych powiekach ani na dolnych powiekach. No i to, co jest dla mnie ważne, nie podrażnia oczu i bardzo dobrze się zmywa. Tak, to jest hit. Słuchajcie. Wiem, że to nie jest najtańszy tusz, ale gwarantuję Wam, że jak go wypróbujecie, to będziecie zachwycone efektem, jaki daje na rzęsach. No i może wreszcie skończą się pytania pod każdym moim filmem, co to za tusz do rzęs. Także Estée Lauder, gorąco Wam go polecam. Kolejny produkt, o którym Wam dzisiaj opowiem, to są płatki pod oczy. Kolejne płatki pod oczy, moje absolutne odkrycie i w sierpniu wykorzystałam prawie dwa opakowania, bo została mi tylko jedna saszetka. Tak, to są płatki marki Sesderma z witaminą C. One nie mają takiego charakterystycznego dla płatków pod oczy kształtu, raczej przypominają coś takiego jak banana. Wykonane są z materiału, który jest bardzo podobny w teksturze do bawełny i nie są nasączone płynnym serum, a raczej taką formułą żelową. W tej saszetce oprócz tych dwóch płatków znajdziecie właśnie to żelowe serum. Jest go tutaj tak dużo, że możecie je wykorzystać również na Waszą twarz albo na szyję, na dekolt czy na przykład na wierzch dłoni. Zastosowana technologia, którą ja uwielbiam, czyli nanotechnologia, jak we wszystkich kosmetykach marki Sesderma, no i przede wszystkim ta witamina C, która działa na skórę rozjaśniająco, przeciwutleniająco, przeciwzmarszczkowo, niweluje delikatne zasinienia wokół oczu, a jeśli zrobicie tak jak ja, czyli przed nałożeniem płatków, włożycie je na chwilę do lodówki, troszeczkę one się nam schłodzą i nałożycie je później właśnie w okolice oczu, to zobaczycie, że jeszcze dodatkowo będziecie mieć efekt krioterapii, czyli zwężenia naczyń krwionośnych, a przy tym niwelacja opuchnięć czy jakichś delikatnych worków pod oczami. Gorąco Wam polecam ten produkt. Tak jak mówię, moje kolejne odkrycie, jeżeli chodzi o płatki pod oczy i bardzo fajne rozwiązanie codziennej pielęgnacji. W tym dzisiejszym filmiku, jak możecie zauważyć, mam trzy produkty do pielęgnacji twarzy. O dwóch już powiedziałam, a teraz będzie kolejna perełka. I to jest kosmetyk, po który ja sięgnęłam chyba najpóźniej ze wszystkich vlogerów i blogerów. Zachwalany był od samego początku i jest zdecydowanym bestsellerem marki. Ale stwierdziłam, że ja wypróbuję, zobaczę jak zwykle, czy opinia się potwierdzi i muszę powiedzieć tak. Tonik, a w sumie to płyn złuszczający marki Pixi. Na pewno większość z Was już o tym preparacie słyszała, a tak jak mówię, ja sięgnęłam po niego dosyć późno, z tego względu,
że ja już mam ulubiony płyn złuszczający i wy doskonale o tym wiecie, jest to marka Clinique, płyn złuszczający wersji 1.0 bez alkoholu. To jest płyn, po który ja sięgam od wielu lat i sprawdza się u mnie doskonale. Ale w związku z tym, że jestem tą blogerką kosmetyczną i też kobietą, która uwielbia testować nowości, stwierdziłam, że skoro jest nowy produkt w postaci płynnej, złuszczający z kwasem, to też go przetestuję na swojej skórze. Różnica między tym płynem a płynem marki Clinique jest dosyć duża. Po pierwsze, mamy tutaj zastosowane dwa różne kwasy. W płynie marki Clinique jest kwas salicylowy, tutaj mamy kwas glikolowy. To są dwa różne kwasy, mimo tego, że działają bardzo podobnie. Ale kwas salicylowy jest takim kwasem niedrażniącym dla skóry, natomiast kwas glikolowy jest kwasem, który czujemy. To znaczy po nałożeniu go na naszą skórę będziecie odczuwać delikatne mrowienie i delikatne pieczenie, które też jest uzależnione od stężenia danego kwasu. Oba te preparaty mają działać na naszą skórę złuszczająco, rozświetlająco, rozjaśniająco, mają zwężać nasze pory i dawać właśnie ten efekt oczyszczania, tak jakby pozbywamy się starego naskórka w sposób niewidoczny. Nie ma tutaj działania mechanicznego, czyli takiego drażniącego dla naszej skóry, jak w przypadku większości mechanicznych peelingów kosmetycznych, ale słuchajcie, to jest naprawdę dobry produkt i jestem pod ogromnym wrażeniem, bo daje takie same efekty, jak daje ten marki Clinique. Naprawdę ta skóra wygląda pięknie, jeśli stosujecie go w takiej codziennej pielęgnacji. A tutaj mamy jeszcze dodatkowo zapach, który jest całkiem przyjemny. I muszę też powiedzieć, że skład tego preparatu jest rewelacyjny. Naprawdę, jako kosmetyk drogeryjny, który nie jest kosmetykiem naturalnym, ma wspaniały skład i warto się nim zainteresować. A jedyne, o czym tutaj muszę Wam powiedzieć i wspomnieć przy okazji tego kwasu, to nie polecam go do skóry naczynkowej i nie polecam też tego preparatu do skóry bardzo wrażliwej. Właśnie z tego względu, że możecie odczuwać po jego nałożeniu, po aplikacji, ten efekt takiego pieczenia, mrowienia, który w przypadku skóry wrażliwej nie jest przyjemny. Natomiast w przypadku grubszej skóry, niewrażliwej, czyli na przykład tłustej, mieszanej lub też w przypadku skóry suchej, ten produkt może Was naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyć i właśnie Wam go polecam. Także jeżeli chcecie coś nowego przetestować, jeżeli jeszcze nie używałyście preparatów złuszczających, a macie na nie ochotę, zaznaczam, jest już jesień, prawie jesień i warto pomyśleć o tym, żeby zacząć już wprowadzać do pielęgnacji preparaty złuszczające, preparaty na bazie kwasów. Także gorąco Wam polecam. Kolejny preparat, który Wam pokażę, jest to coś do pielęgnacji i stylizacji włosów. Marka Trico Botanica, olejek ochronny, który w swoim składzie zawiera między innymi olej arganowy, witaminę E, ale to, co najbardziej mnie ucieszyło w tym produkcie, olejek pistacjowy. I ten olejek pistacjowy tak niesamowicie pachnie i długo utrzymuje się na włosach, mogłabym nawet powiedzieć, że przez cały dzień, że daje nam ten produkt niesamowitą przyjemność. Nie jestem w stanie powiedzieć Wam, czy rzeczywiście chroni włosy, ale na pewno nadaje im piękny blask. Tylko uwaga, trzeba uważać z tym, jaką ilość tego produktu nakładamy na włosy, bo niestety ma też tendencję do tego, że długo te włosy są takie oleiste, można tak powiedzieć. No, w każdym razie widzicie tą tłustość na włosach. Ja Wam proponuję stosować go jeszcze na mokre włosy przed suszeniem. Wtedy te włosy będą pięknie się rozczesywały. Też bardzo ładnie olejek zadziała w momencie, kiedy będziecie stosować prostownicę. No ale ten zapach. Ten zapach po prostu sprawił, że to była wielka przyjemność dla mnie używać ten kosmetyk właśnie w sierpniu. Jeszcze troszeczkę mi go zostało, więc będę sięgać po niego teraz też we wrześniu, ale uwielbiam. No, musicie go powąchać, chociaż
Chociaż dlatego warto spróbować właśnie ten olejek. I teraz coś na zakończenie dzisiejszego filmu. Zapach. Nie pistacjowy, ale zapach, który będzie przypominał mi tegoroczne wakacje, wyjazd do Włoch, cały upalny sierpień i początek września. Michael Kors, nowość Wanderlust Eau Fraîche. To jest nowe wydanie tradycyjnych Wanderlustów Michaela Korsa i muszę Wam powiedzieć, że to jest jedyny tak naprawdę z tych wszystkich Wanderlustów, który tak bardzo mi się spodobał. Już praktycznie na wykończeniu, nie wiem czy będziecie to widzieć, dosłownie resztka tego zapachu. Ciepły, letni, otulający, bardzo przyjemny jeśli chodzi o poranki, a takie chłodniejsze poranki, ale też wieczorami. Bardzo kobiecy, intensywny, chociaż też muszę Wam powiedzieć, że w ciągu dnia ten zapach delikatnie się ulatnia i czujecie go przede wszystkim na skórze. Coś wspaniałego. Jeśli jeszcze nie miałyście okazji powąchać, to ja Wam gorąco polecam, bo naprawdę ten zapach zrobił na mnie ogromne wrażenie. I myślę, że w przyszłe wakacje z powrotem do niego wrócę. Teraz, co prawda, na jesień mam już wyciągnięte moje ulubione właśnie takie jesienne, ciepłe, otulające zapachy, ale to... To jest właśnie to. Wakacje, lato, zdecydowanie tak. No dobrze, kochani, dotarliśmy już do końca, jeśli chodzi o najlepsze kosmetyki sierpnia. Jestem ciekawa, czy znacie któryś z tych produktów, które Wam dzisiaj pokazałam. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie kosmetyki wywołały na Was największe wrażenie, jeżeli chodzi o sierpień. Co takiego nowego pojawiło się w Waszej pielęgnacji? Jestem bardzo ciekawa. Dajcie też znać w komentarzach, jaki zapach kojarzy Wam się albo będzie Wam się kojarzył z wakacjami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że wszystkie najważniejsze linki jak zawsze znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!